Kiedy wyjątkowy wygląd spotyka się z najwyższego stopnia komfortem, powstaje seria limitowana z Selekcją. Wybierz swojego Citroena z limitowanej serii Selekcją. Citroen C3 już od 290 zł miesięcznie. Citroen. Creative Technology. Czasu, jak minister Nowak zapowiada konferencję, to ludzie się w Polsce zastanawiają, czy nie powinna być ogłoszona żałoba narodowa. Bo na ogół to są bardzo złe informacje. Albo, że autostrad nie będzie, albo, że coś pękło, albo coś się zawaliło, wywróciło, jest jakaś katastrofa. Całkiem niedawno, 2 tygodnie temu w Sejmie, pan minister Nowak przedstawił nowelizację ustawy o drogach, która powoduje, że będziemy mieli do czynienia z produktami, które można bez żadnej przesady nazwać autostradopodobne. Tak, za komuny były takie czekoladopodobne produkty, miały być czekoladą, a nie były czekoladą, no to takie właśnie będziemy mieli autostrady. Bez wszystkich wymaganych elementów, bez nawierzchni skończonej, no byle tylko dało się jakoś tam przejechać między Łodzią a Warszawą, czy kilkoma innymi miastami, które już wiadomo nie będą połączone autostradami na Euro 2012. Może symbolem tych złych informacji, które przedstawia minister Nowak, jest ten most, który stoi za nami. Dziura w nim, która spowodowała, że jest on zamknięty i jest to rzeczywiście bardzo uciążliwe dla mieszkańców tych okolic. Minister Nowak obiecał w czasie kampanii wyborczej, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że będzie minister infrastruktury, że ten most zrobi. Obietnic trzeba dotrzymywać. My chcemy na panu ministrze wymusić dotrzymanie tej obietnicy i dzisiaj symbolicznie właśnie utopić na wiosnę marzannę ministra Nowaka. To wprawdzie nie jest taki drogi, jak zazwyczaj minister Nowak nosi. Szkoda było pieniędzy. Ale szkoda było tyle pieniędzy wydawać na buty. Niech oszczędza na most. Miejmy nadzieję, że zgodnie z tą tradycją puszczania właśnie marzanny, to wszystkie złe informacje, wszystkie klątwy, wszystkie niedokonane właśnie, niezrealizowane obietnice skończą się i od tego dnia, już od jutra, pan minister Nowak jak będzie wychodził, to będzie mówił: tą drogę zbudujemy, tę nawierzchnię, wykonamy ten most, który obiecałem, wyremontujemy i oddamy do użytku. Zapraszam państwa teraz na tę uroczystość właśnie. Może włosy takie zbyt bujne jak pana Sławomira, ale będą fajnie wpłynęły. Podejrzewało, że będą duże problemy z tym mostem, ponieważ to jest zabytek, więc zburzyć go nie można. A z drugiej strony nikt nie się wydaje, że nie wiadomo, do kogo ma należeć, tak? Czyli na granicy dwóch powiatów, więc jak zwykle każdy by chciał użytkować, tylko nie ma kto się wziąć do roboty. To myślę, że pan minister Nowak trzyma słowa i on się weźmie za ten most. Życzymy tego wszystkim szczemiaków. Co to ta zrobica? Tu górą. Płyń Sławek, płyń do morza. Mieliście mu dać tam jedną bojkę, kurde. Dobrze. Sławek popłynął. Co konkretnie masz? Obietnicy. No i to, co żeśmy dzisiaj zrobili, nagłośnienie tego, czyli nacisk opinii publicznej na to, że to robił. No, można by go wytłumaczyć, gdyby nie był minister infrastruktury, prawda? Ale w tym przypadku nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia. Ale co by było receptą? Przyjęcie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad? No to jest rozwiązanie szczegółowe. Oczywiście na przykład to. No, może być dotacja do samorządu, są takie dotacje celowe. Może być przejęcie tego obiektu przez dyrekcję. Może być, no naprawdę wiele rozwiązań. Tu nie ma w ogóle problemu z znalezieniem rozwiązania, tylko
żeby chcieć to zrobić. No i naprawdę ministra Nowaka w tej sprawie akurat nic nie odpowiedział. Jak to w praktyce będzie wyglądać? Bo nawoływania już w Sejmie były. Co teraz? Tak jak powiedziałem, złożymy taką interpelację do ministra Nowaka. Mam nadzieję, właśnie, że to dzisiejsze spotkanie i nagłośnienie przez media spowoduje, że on się do tego będzie musiał ustosunkować. No i będziemy go męczyli, no. Co pewien czas będziemy mu przypominali o tej sprawie. To opozycja może zrobić. Mam nadzieję, że to wymusimy, no. Czy przewidywana kwota, prawdopodobna 100 milionów złotych, to jest dużo na remont takiego zabytkowego mostu? Proszę Państwa, no, najprawdopodobniej Polska straci ileś miliardów euro niewykorzystanych pieniędzy, głównie na PKP, ale także na drogi, z powodu tego, że nie byliśmy w stanie na czas przygotować tego tak zwanego frontu robót. No to są przykłady takie jak ten, jest ich zresztą wiele, w których można te pieniądze wykorzystać. Jest na pewno i zrozumienie w Unii Europejskiej dla jakichś przesunięć tego typu. Więc nie ma w ogóle problemu pieniędzy, bo gdybyśmy naprawdę mieli kłopot ze środkami finansowymi, to ja jeszcze bym to rozumiał. Polska po prostu, Polsce grozi prawie 4 miliardy niewykorzystanych pieniędzy z tego programu właśnie na rzecz infrastruktury. Także tu nie ma problemu ani finansowego. Nie wiem, co jest problem. Jak zwykle po prostu chęć do pracy i nieudolność, brak determinacji właśnie. I takie też nieliczenie się z tym, że coś się obieca, że coś to musi się zrobić. Jestem pewien, że to może być pomnik w pozytywnym tego słowa znaczeniu właśnie tego urzędowania ministra Nowaka. Taki sam jak te autostrady, jeśli one w końcu powstaną i będą miały właściwe nawierzchnie. Trzeba po prostu, nie ma innej możliwości, jak tylko nacisk opinii. My się w to jako pani to zaangażujemy, będziemy to przypominali przy spotkaniach, co pewien czas Platforma nas o coś prosi. I będziemy im przypominali ten most w Trzewie. Zróbcie most. Może to przyniesie efekt.